Kłótnia w rządzie o stanowisko marszałka Sejmu. Czy trzecia droga wykiwa lewicę? Czy Szymon Hołownia pozostanie marszałkiem Sejmu do końca kadencji? Zasugerował to jeden z polityków PSL. Ostro zareagowała na to posłanka lewicy i zagroziła wyjściem z koalicji. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego kampania robi się coraz ostrzejsza. W porannej rozmowie Radia Z Władysław Teofil Bartoszewski stwierdził, że Szymon Hołownia powinien zostać marszałkiem do końca kadencji Sejmu. Przypomnijmy, że rotacyjność na stanowisku marszałka jest elementem umowy koalicyjnej partii obozów rządzących i od połowy kadencji stanowisko to ma objąć Włodzimierz Czarzasty. Na słowa wiceministra spraw zagranicznych zareagowała szefowa klubu Lewicy. Zdaniem Anny Marii Żukowskiej, Lewica powinna wyjść z koalicji, jeżeli umowa nie zostanie dotrzymana. Wielkimi krokami zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Politycy w trakcie kampanii dolewają oliwy do ognia. Trzecia droga i Lewica spierają się o rotacyjność na stanowisku marszałka Sejmu. Tu nie chodzi o stołki i kto będzie ważniejszy w koalicji, mówi w Fakcie Live wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy Paulina Piechna-Więckiewicz. Lewica stawia sprawę jasno i grozi opuszczeniem koalicji. Moim zdaniem pan marszałek dobrze wykonuje swoją pracę, obserwuję go regularnie, bo siedzę w ławach sejmowych i bardzo to dobrze robi, powinien kontynuować, powiedział wiceminister spraw zagranicznych. Słowa Władysława Teofila Bartoszewskiego wywołały burzę. Dlaczego? Zgodnie z zapisem umowy koalicyjnej stanowisko marszałka Sejmu jest rotacyjne. Szymon Hołownia ma pełnić tę funkcję drugiej najważniejszej osoby w państwie do 13 listopada 2025 roku, dzień później stanowisko ma objąć Włodzimierz Czarzasty. Zdaniem Anny Marii Żukowskiej, trzecia droga musi dotrzymać umowy, aby koalicja dalej istniała. Jeżeli trzecia droga nie dotrzyma umowy, Lewica powinna wyjść z koalicji. To decyzja Lewicy, napisała w mediach społecznościowych Anna Maria Żukowska. Szkodliwe słowa Bartoszewskiego. Wiceministra Edukacji Narodowej zwraca uwagę na istotę dotrzymywania obietnic między koalicjantami. Paulina Piechna-Więckiewicz przyznała w rozmowie z Faktem, że słowa pana profesora Bartoszewskiego uważam za niepoważne. Bo jeżeli nie będziemy dotrzymywać obietnic wobec siebie, to jak na to będą patrzeć wyborcy? Będą mówili, okej, nie umiecie tego zrobić nawet w swoim gronie, to czemu mielibyście dotrzymywać obietnic? A przecież staramy się w ramach tego rządu dotrzymywać obietnic. Właśnie dlatego takie słowa jak pana profesora Bartoszewskiego nie poprawiają sytuacji, po prostu są zwyczajnie szkodliwe, podkreśliła w rozmowie z Faktem Paulina Piechna-Więckiewicz.